Ale ładnie tutaj teraz. Woda chyba się obniżyła. Co oznaczałoby, że może bym dostał się na tamtą wyspę. W takim razie. Może. Ale na początku zobaczę, czy poła pół, czy nie ma jej. Tam. Mojej cudnej, uroczej koleżanki. Ale nie, zobaczę, czy woda się obniżyła. A jak tak, to mogę wejść na wysepkę. No nie widzę tutaj mojej koleżanki. No to biorę ptaka i lecę. W dal. Do lasów. 2 godziny gry. Zrobiłem może 5 interakcji. Nie tak to sobie wyobrażałem dzisiaj. Liczyłem, że już z godziny temu będę miał zakończony ten akt. No ale czemu by nie? Gdzie jest ptak? XQC. Chcesz ciekawostkę na temat tego streamera CSX? Z wczoraj albo dziś podpisał kontrakt z platformą Kick na $100 milionów. Halo! Udawaj, że nie wiesz i odkryłeś coś nowego. Dzięki temu. Bądź zaskoczony. Jej, faktycznie się obniżyło! Widzisz, na przykład jak ja. I to jeszcze nie na wyłączność. To jest dopiero fajna sprawa. Ten Kick ma jeszcze lepszy przelicznik. Gdzie Twitch ma 70-30 dla Twitcha? Chyba? Albo 50-50? Chyba 70-30 aktualnie jest. To Kick ma 95%, no. Ciekawe jak tam wygląda reszta, podatki etc. To jak na Twitchu dostaje 90 centów z subskrypcji kosztującej $5. Ciekawe jak tam na Twitchu wygląda. Z tego co kojarzę, miał chyba ponad 2 miliardy zysku w zeszłym roku. Kick. Czy przyjdzie jakiś okres tego roku? No. I podobno się znowu pojawiło 70-30 dla osób na Twitchu, tylko mających partnerstwo. I to nawet nie wszystkich. Czyli mnie to się nie dotyczy i to właściwie nigdy się nie będzie tyczyć. Partnerstwo to jest minimum 75%, znaczy 75 osób średnio na live'ie. Albo chyba jak jesteś jakimś dużym youtuberem, to możesz też mieć, napisać do Twitcha o partnerstwo. Tak słyszałem od jednej osoby. Nie wiem ile w tym prawdy, ale tak słyszałem. Jak jesteś większym youtuberem i to po prostu możesz dostać stricte partnerstwo. Ale jebać partnerstwo, ja mam budkę. I łódkę. Jakaś nowa miejscówka nareszcie. I to wszystko przez zwykłą ciężarówkę. O, laska tam jest. Wypięta. Cześć, ziom! Czemu skaczesz do lawy? Halo. Ej, to ty! Ups. Dobra. Ej, nic ci nie jest. Hej! Żyjesz? Jeśli ci nic nie jest, nie odzywaj się, wtedy sobie pójdę. Coś ty za jeden. O. Jestem Simon Czarodziej. Simon? Cię o what the fuck? Proszę, nie pozwól, by ten niewinny wypadek wpłynął na twoją decyzję. Jasne. Nie mogę się oprzeć facetowi, który podczas pierwszego spotkania wpycha mnie do dołu z lawą. A coś tam wystaje. Co to jest? Moja ręka. Jest złamana. Skąd wiesz? Bo mnie boli jak cholera, stąd wiem. Twarda jesteś. Kropka, wiem. Straciłaś przytomności. To dzięki wściekłości, jaka mnie teraz ogarnia. Masz pomysł, jak mógłbym cię stamtąd wyciągnąć? Pewnie. Przywiąż to do czegoś. Tak. Jak chcesz się podciągnąć jedną ręką? Z wielkim trudem. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Kalipso powiedział, żebym cię znalazł i dał ci to. Kalipso... Oglądaj ten moment bez patrzenia. Coś naprawdę ważnego. Muszę lecieć. A co z ręką? No tak. Ciii. Zabiła mnie. Aż się tu ciepło zrobiło. Halo, gdzie mój ręcznik? Mój cudny uroczy ręcznik. Przy wydawaniu dziwnych dźwięków. Ale mam progres! To się nazywa coś miłego nareszcie. Dobra, ptak, chodź. Wracaj. A, leży sobie na tym. Z niewiadomych powodów. Ja jebę. Tu jest gorąco. Jak ja bym chciał mieszkać w mieście na jakimś 30 piętrze. Żeby mieć ładny przewiew. O 4 by mi wystarczyło po prostu chłodzenie w domu mieć, jakiekolwiek. Jakikolwiek rodzaj. Choć mieszkanie na 30 piętrze powinno wystarczyć. Dobra, alt. O, patrzcie! Zaktualizowała się mapa. To było tu. Ale wiesz, czym wyżej, tym zimniej z drugiej strony. No wiesz, mogę też mieszkać w kopalni. To będzie jeszcze zimniej, to będzie wiecznie zimno, ale... Może być problem z zasięgiem. Czasem. Do internetu. Nareszcie jest jakiś progres i może skończę właśnie akt 5. I spotkałem Laskę, Melisę, która wydawała dziwne dźwięki. O, jest tam. Oh yeah. Nasza jedyna szansa to spróbować się przemknąć pod osłoną nocy przez obóz wojskowy. Nie cierpię się przemykać. Cześć, Pawlak. Powinniśmy walczyć. 2164. Cześć wszystkim. Szymek, my tu planujemy oblężenie fortecy Sordida. Super. Mogę zagrać? To nie jest gra i ciebie to nie dotyczy. Tylko że ja odwaliłem całą robotę. Jesteśmy ci za to bardzo wdzięczni, ale ta część jest dla doświadczonych wojowników, nie dla dzieciaków. Szkoda. Melisa ma rację. To może być niebezpieczne. strasznych stworów do obrony fortecy. Szymka Czarodzieja. 3D. Gierki z 2002 roku. Kto to? Kto śmie nam przeszkadzać? To pewnie dostawca lodów karmelowych. To chyba nie on. O! Hejo! Okej. Okay. Nasz kolega ripnął. Nie stój tak. Pomóż mi. Pomóż mi. Tak, panie. Coś ty za jeden. To Rand. Przydupa z Sordida. Okej. Okay. Ktoś jeszcze chce czegoś spróbować? Hej, co robisz? Przecież to Rand. Zabij go. Nie, w ten sposób nie zwyciężymy magii. Nie sądziłem, że moje łowy będą tak obfite. Nie tylko schwytałem Szymka i Kalipso, ale też 4 największych herosów świata. Nie ujdzie ci to na sucho. A kto mi przeszkodzi? Ty? Ja! Bez ciebie mogę się obejść. Rip. Jest sprawniejszy niż kiedyś. Podczas twojej nieobecności moja moc się spotęgowała. Zdziwiłbyś się, co teraz potrafię. Ale nadal jesteś małym, brzydkim obdartusem. Pożałujesz tych słów. O tak, gorzko pożałujesz, kiedy mój mistrz z tobą skończy i dostanę cię do zabawy. A no, pikach. Prawdziwa magia. To jeszcze nie koniec. Pryszczaty. Zobaczymy. Tak, jeszcze zobaczymy. Zostaniecie tu, póki się nie zjawię z oddziałem straży. Nara. Nie próbujcie uciekać. Ta barierka jest o wiele solidniejsza, niż by się zdawało. Co robimy? Nic. Nic? Co to za postawa? Przecież przez to nie przeskoczymy. Możemy tylko siedzieć i czekać. Ale Sordid zrobi nam całe mnóstwo rzeczy, o których nie chcę nawet myśleć. Tortury to chleb powszedni każdego bohatera. Jestem pewna, że w końcu pojawi się szansa ucieczki. Na razie możemy jedynie czekać. Mów za siebie. Ten mały padalec nic do ciebie nie ma. Ja muszę się stąd wydostać. Sprawdźmy, czy możemy pomóc naszemu przyjacielowi. Jeszcze dycha. Przez jakiś czas będzie nieprzytomny. Jest silniejszy niż na to wygląda. To uderzenie zabiłoby dorosłego mężczyznę. Przynajmniej nie będziemy musieli wysłuchiwać jego ciągłego ględzenia. Jej. Tylko on miał szansę na przebicie się przez magiczną górę. Ironia losu. Będzie kicha, jeśli tłumacz tego nie poprawi. Dobra, ale z nią mogę pogadać w takim razie. Co tam, niunia? Jesteś prawdziwa Melisa Laska? A ty jesteś prawdziwy Szymek Czarodziej? Wiele o tobie słyszałam. O. No, jesteś pod wrażeniem, co? No, ale kto by nie był. Już 2 razy pokonałem Sordida. To dlaczego wciąż są z nim kłopoty? Znasz te super złe charaktery. Nie dociera do nich, że już dawno powinny być martwe. Popełniasz pewien błąd. Jesteś zbyt miły. O. Wypchnąłem go do rozpadliny z lawą. Sam prosisz się o guza. Rozpadliny pełne lawy są zbyt poetyckie. Los uwielbia płatać wtedy figle. Gdyby, dajmy na to, udławił się kanapką z szynką, pozbyłbyś się problemu. Co? Wszystkie twoje akcje przepełnia teatralny patos. W takich okolicznościach łobuzy stają się bohaterami. Jeśli zgotujesz im poetycką śmierć, wrócą, siejąc chaos i zniszczenie, zanim zdążysz powiedzieć reinkarnacja. Żaden szanujący się autor nie wskrzesi czarnego charakteru, który udławił się kanapką. A, rozumiem. Chyba. To jakaś opcja. Kolejny lepiej sobie znajdź wtedy jakieś mody na płynniejsze granie. Ale to jakaś opcja i przynajmniej krótsza. Masz pomysł, jak pokonać Sordida? Zwykle plan jest taki, że podbiegamy i walimy w niego magicznymi mieczami oraz rzucamy czary. Brzmi nieźle. Myślisz, nadaje się na bohatera z prawdziwego zdarzenia? Dobrze władasz mieczem? Nie. Potrafisz rzucać potężne zaklęcia? Nie. A co potrafisz? Rzucać uszczypliwe uwagi. Super. Kiedy ja rozpłatam Sordidowi łeb, ty na dobitkę go upokorzysz. Wybacz, ale to moje imię widnieje na pudełku, a nie twoje, pani Mądralińska. W końcu i tak będę popularniejsza od ciebie. Oh no. Na pewno. Kiedy zacznie się popyt na cycatę skąpo odziane w gorącej wodzie kąpane i pozbawione osobowości i lasencje, zjem swój kapelusz. Rzadko wychodzisz z domu, co? Słucham? Spadaj. Podstawa Twitcha to jest, halo. Zła kobieta jest. Urocze nawiązanie. Pióro, kaczki, kipiąca. Dziś nie mam zamiaru nikogo zadźgać. A w 4 i 5 grałeś? Tak, nie to. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, ale wątpię, żeby ona miała na to ochotę. Co tam, staruszku? Potrafi tylko przynudzać. O, przeteleportowało mi na drugą stronę. Będzie kicha, jeśli tłumacz tego nie poprawi. Mogę po prostu zawołać ptaka? Mówili, że nie mogę w pomieszczeniach, ale... Kto wie? No niestety nie. Ale tu jest przecież wyjście, halo. To przynajmniej wiem, gdzie ja jestem. Znaczy wiem, gdzie prowadzi tamta dziura, o której mówiłem wcześniej. Nie mogę na to wejść. Okej. Okay. Shift tu nie działa. Halo! Co z tym zrypanym dachem? Budzi się. Nie, nic z tego. Pióra, kaczki, kipiąca lawa, kurz, robaki, czego ten potwór by nie wciągnął? Żyj! A mi się okazało, że faktycznie trzeba czekać. I to jedna rzecz, która tu jest do zrobienia. Budzi się. Nie, nic z tego. No halo, wejdź na ten stół. Budzi się. Nie, nic z tego. Masz pomysł, jak się stąd wydostać? O. Nie. Wielki z ciebie pożytek i ty nazywasz siebie barbarzyńcą. Widziałem już odważniejszy... barbarzyńcą. Budyń. Przestań mnie obrażać, Mikrusie, albo będę zmuszony poodrywać ci kończyny od kończyn. O! A może by tak partyjkę w jakąś grę planszową? Nie gram w głupie gry. Jestem wojownikiem. Biedny. Ale ta gra to samo życie. Powiedziałem nie. Możesz być różowym samochodem. Nie przeginaj pały. Bo co? Masz już dość? Prawda w oczy kole? Co? Co? Jeszcze jedno słowo, a rozerwę cię na strzępy i nakarmię nimi swoją klacz. Jaką klacz? Tak, nie mówiłeś, że jesteś żonaty. Au, au! Ale wielki! Świetna robota, mięśniaku. Kto to teraz posprząta? Ty, nara rozdział 5. I się odrodzę w... Tadam! Magia! Mechanika gry uratowała nam życie. Pierwszy raz musiałem umrzeć, żeby rozwiązać zagadkę. No na to nie wpadłbym. Mogę po prostu do niej wrócić? Na przykład do tej dziury? Wiedziałem, że było coś z nim, ale myślałem, że musi coś innego zrobić oprócz zabicia mnie. Coś bardziej... nie wiem... wyrzucić do góry, czy cholera wie co. No ale może być i tak. Sam Barmar. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Ciekawe co to będzie. Jak to tu będzie wyglądać, znaczy się. O! Pusto tutaj trochę. Ale to było ciekawe zagranie. Growe. Podoba mi się. Ciekawie to rozwiązali. W bardzo ciekawy sposób. Mówię, pewnie teraz coś z tą dziurą trzeba zrobić. O! To też nowego. Co tam, ziom? Hej! Czego ty szukasz? Mogę spróbować? Gości z jednego. Nie! Sobek. Umiem się rozhuśtać wyżej niż ty. Co? Powiedziałem, że rozhuśtam się wyżej niż ty. Akurat. Jestem najlepszym huśtaczem na świecie. Prawie najlepszym to może. Zakład? Dobra. Druga huśtawka jest wolna. Dawać! Zobaczymy, kto w ciągu minuty wyżej się rozhuśta. I co, trzeba klikać? 1 bazylion kwantalionów srebrników. Nie, to nie. Gotowy? Jak nigdy. O! Cześć. Hejo. Hej, jazda stąd! Ja się tu huśtam. Muszę wyjaśnić graczowi, jak to się robi. To mów. Aby zacząć się huśtać, patrzę się na niego. Naciśnij klawisz akcja. Dobry refleks bardzo się tu przyda. Najlepszy sposób, by się porządnie rozhuśtać, to naciskać kursor sterujący ruchem w przód, kiedy bujasz się w przód, a ruchem w tył, kiedy bujasz się w tył. Jaki kursor? Postaraj się zachować stały rytm. Jarze. Gotowy? Do dzieła, mały. O, czyli dobrze mówiłem, strzałki. Udało się. Wygrałem. Mam jeszcze asa w rękawie. Jo! Zabiło go! Był mi winien bilion z chwilionów srebrnych. Biedny. Ale dziękuję za oponę. Zabiło go. Bo czemu by nie? Halo, mogę was uratować oponą, chcecie? Chcecie? Halo. Jesteście tam jeszcze? O. Ten sposób jest równie dobry jak każdy inny. Jum! Hej! Kalipso! Trochę tak przejrzysty jest. Czy to sen? Nie! Skamielino, to ja! Szymek! Cieszę się, że cię widzę. Tak! Nie ma czasu na uprzejmości! Co się dzieje? Rund zabrał wszystkich do fortecy. Okay. Mówił, że czekają ich okrutne tortury. Ale to jasne, że tortury będą okrutne. No. Ale przecież nie można kogoś torturować. Miło. Musisz tam pędzić i ich ocalić. Myślałem, że to herosi sami powinni się z tego wykaraskać. Proszę, Szymku, los świata może od tego zależeć. No dobrze. No właśnie. A gdzie ta forteca? Na wschodzie. Na wschód. Jedyne wejście prowadzi przez skalisty na wschód. Tunel wewnątrz góry. Dobrze. Ty tutaj zostań. Jak załatwię Sordida, to pogadamy. Powodzenia. Dziękuję. Nara. To na wschód idziemy. Wait, na wschód w sensie do lasu? Czy na wschód w sensie bramą? Nie wiem, gdzie tu jest wschód. W tej grze. Cześć, Marcel! Co tam? Zabiłem właśnie dziecko, nie wiem, czy wiesz. Właściwie to samo się zabiło, ale to trochę dzięki mnie. No jo. Mówię, to samo myślenie. Tak samo było o sejwowaniu gry na bagnach. Magia. Forteca typu Sordid. Lecimy sobie. Oh no. Ty, nadal 5. rozdział. A ja miałem go dzisiaj ukończyć. Już jakieś 2 godziny temu. O, znam go. Chyba. Jeśli to jest ten od żółtek. Ale tu ładnie. Dokąd to? Nie ma tu jakiegoś chodnika? Nie, uciekaj mi stąd. Oh no. Zabierz to, jeszcze kogoś skaleczysz. Musisz okazać dowód tożsamości, zanim cię wpuszczę. Moi przyjaciele już tam są, jestem z nimi umówiony. Słuchaj no, ludzie nie mają wstępu i tyle. Nie jestem człowiekiem, jestem karłem. Nie jesteś za wysoki jak na karła? No tak, bo właściwie jestem elfem. Elfy są wyższe i mają spiczaste uszy. Jestem elfem po wypadkach. A co mnie to? Elfy i krasnoludy też nie mają wstępu, tylko gobliny i orki. No i jeszcze te metalowe trolle i takie tam. No to jestem goblinem. Chyba myślisz, że jestem komplementarnym kretynem. Nie wyglądasz na goblina. Masz za brzydkie ryło. Wpadłem do kwasu solnego i tak to się skończyło. Chirurdzy plastyczni zrobili co w ich mocy. Biedny. Nie chcę o tym mówić. Idź stąd, bo zawołam szefa. nieużytek. Oh no. Ej, już ci mówiłem, ludzie nie mają wstępu. Daj spokój, stary, ja ratuję świat. Nienawidzę świata, spadaj. No i dupa. Muszę się pomalować na zielono i zmniejszyć. Idzim. No niestety wstaje. Daj spokój, stary. Nienawidzę świata, spadaj. Niestety to nie po... Ja pierdolę. Fajna ta gra. Taka niezbyt zbagowana. I weź oglądaj te wszystkie cinematyki od nowa, no halo! Ta gra mnie kuźwa nienawidzi. 26 godzin w niej mam i prawie 27.